chętnie przyjąłem zaproszenie arcybiskupa Andrzeja Dzięgi do przewodniczenia liturgii święceń biskupich nowego biskupa pomocniczego arkidiecezji szczecińsko-kamieńskiej księdza prałata Henryka Weimana. Jak wiadomo, proces poprzedzający nominację biskupion jest koordynowany przez nuncjaturę apostolską. Trzeba wysłuchać wiele osób, trzeba przeczytać wiele opinii. Czasami kandydatów już znam osobiście, ale niekiedy poznaję ich dopiero przez wyrażane o nich opinie. Ta praca nigdy nie jest dla mnie biurokracją. Zawsze traktuję ją jako proces rozeznawania, który sprawia, że kandydaci stają się dla mnie osobami żywymi, realnymi, bliskimi, bratnimi. Słuchanie czy czytanie tych wszystkich rekomendacji opatrzonych czasami również uwagami krytycznymi czy wątpliwościami, które są częścią naszej ludzkiej kondycji, buduje relację szacunku, życzliwości i braterstwa z kandydatami. Stałym wyznacznikiem tej pracy jest uczucie wdzięczności względem Boga, że nie pozwala, aby Kościołowi w Polsce brakowało bardzo dobrych kapłanów, mających solidne przygotowanie ludzkie i intelektualne, z przekonaniem zakotwiczonych we wierze, nadziei i miłości Chrystusowej. I podczas pracy nad każdą nominacją biskupią słyszę w sercu i powtarzam w myśli wobec Boga wyznanie radości i nadziei wypowiedziane głośno przez papieża Benedykta XVI na początku jego pontyfikatu. Kościół jest żywy, Kościół jest młody. Drogi biskupie Henryku, w tak intensywnej duchowo chwili, jak on jest sakra biskupia, widzi się z większą jasnością i wdzięcznością dzieło wielu osób i środowisk, które pozwoliło ci na dojrzewanie do pełni kapłaństwa. Wdzięczność rozpościera się na biskupów i prezbiterium, do którego zostałeś włączony, oraz na liczne osoby, które towarzyszą ci na kapłańskiej drodze. W dużej części również na rodzinę, która cię przyjęła i wśród której wzrastałeś. Myślę o twoich pracowitych i prawych rodzicach. Twój ojciec patrzy na nas dziś już z wysokości nieba. Myślę o twoich krewnych, a szczególnie o twoim bracie, księdzu Grzegorzu. Wezwanie ciebie do posługi biskupiej nastąpiło na początku trzeciego tysiąclecia. Święty Jan Paweł II przewidywał, że będzie to czas głodu i poszukiwania Boga oraz wspólnoty kościelnej jako miejsca, w którym Bóg się objawia. Sakra biskupia, czyni z ciebie dziś straż poranną, która wyczekuje, rozpoznaje i ogłasza Boga. Hałaśliwość kultury i środowiska życia sprawia, że dziś dość trudno rozpoznać
obecność Boga i usłyszeć Jego głos z oddali. Coraz więcej jest dziś ludzi jak Samuel z pierwszego czytania. Za to jest coraz mniej ludzi jak Heli. Ludzi zażyłych we sprawach Bożych, potrafiących być poranną strażą i usłyszeć nawet najbardziej ciche poruszenie Boga. Coraz mniej ludzi, którzy jak Heli potrafiliby towarzyszyć dzisiejszym Samuelom w rozpoznawaniu Bożego wołania. Uczyliby ich wrażliwości na głos Boga i byli gotowi brać sobie go do serca. Posługa biskupia jest skarbem, który Bóg tobie powierza, abyś ty z pomnożoną nadzieją i odnowioną pasją podjął się roli współczesnego Helego, abyś oddał się na służbę tych, co szukają Boga i nadsłuchają Jego głosu i pragną żyć w komunii z Nim i Jego Kościołem. Sprostanie dziś temu wymaganiu i elementarnej misji Kościoła oznacza pokazywanie uroku osoby Jezusa, atrakcyjności i efektywności Jego słów Ewangelii. Myślę, że wybór Twojego zawołania biskupiego servire Deo misericordie, służyć Bogu miłosierdzia, tak właśnie ukierunkowuje Twoją nową posługę w Kościele Szczecińsko-Kamieńskim. Żeby użyć obrazu z ojców Kościoła, oznacza to konieczność stania się jak księżyc, który odbija światło słońca, którym jest Jezus. Wiele wymiarów współczesnego świata prowadzi nas do mówienia o zaćmieniu Boga w historii. Zaćmienie jest wtedy, gdy księżyc zamiast odbijać światło słoneczne w kierunku Ziemi, wciska się między Słońce i Ziemię. Powoduje wtedy ciemność, brak widoczności, duże zamieszanie. W tej ciemności, która przesłania każde światło, nic już nie widać, ani Słońca, ani Ziemi, ani Księżyca. Człowiek może zaćmić Boga nie tylko przez popełnione zło, ale także z powodu zaniechania, działania albo przez dobro źle uczynione. Papież Franciszek, który powołał się do posługi biskupiej, bardzo dziś podkreśla potrzebę solidnej duchowości biskupa i kapłana diecezjalnego. Latem tego roku jasno mówił o tym w Kazercie podczas swojej wizyty w tamtej diecezji. Na pytanie, gdzie jest sedno duchowości kapłana diecezjalnego, papież odpowiedział tak: jest nim zdolność otwierania się na rzeczywistość diecezji, czyli zdolność posiadania dobrego kontaktu z biskupem i dobrych relacji z pozostałymi kapłanami. Tak więc, kapłan diecezjalny realizuje się w relacji do biskupa.
jest to rzecz konieczna, która ciągle winna być aktualizowana i pogłębiana. Na drugim miejscu rzeczywistość diecezjalna wymaga relacji z innymi kapłanami, z całym prezbiterium diecezji. Nie ma duchowości kapłana diecezjalnego bez tych dwóch relacji z biskupem i z prezbiterium. Święty papież Jan Paweł II, mówiąc do zwierząt wyświęconych biskupów, podkreślił konieczność duchowej troski, jaką każdy biskup winien mieć wobec wszystkich, a na pierwszym miejscu wobec swoich kapłanów. W dniu święceń kapłańskich mówił wówczas: kapłan wkłada swe dłonie w ręce biskupa, przekazując mu synowskie oddanie i posłuszeństwo. Na pierwszy rzut oka ten gest wydaje się być jednokierunkowy. W rzeczywistości jednak ten gest zobowiązuje ich obu, kapłana i biskupa. Ze swej strony młody kapłan decyduje się zawierzyć biskupowi, a ten ze swej strony zobowiązuje się zcec tych dłoni. W ten sposób biskup staje się odpowiedzialny za los tych dłoni, które przyjmuje we swoje ręce. Kapłan musi czuć, zwłaszcza w chwilach trudności czy samotności, że jego dłonie są mocno trzymane w rękach biskupa. Życzymy Ci, abyś umiał na nowo odczytywać wrażliwość i umiejętność rozeznawania biblijnego kapłana Helego. Abyś jak księżyc umiał odbijać światło prawdziwego słońca, którym jest Chrystus, abyś był biskupem, który każdego dnia czuje dłonie kapłanów we swoich rękach i dlatego nie szczędzi ani czasu, ani sił, aby wspierać swoich współbraci, tak aby byli oni zadowolonymi entuzjastami swego kapłaństwa. Amen.